Lublin zawsze kojarzył się z tym, co dla mnie jest najważniejsze, z kulturą. I wydaje mi się, że to jest jego największa siła. Obecność twórców w tym mieście, w różnych dyscyplinach, w tej przestrzeni tego miasta, czyni pewną wyjątkowość, której nie spotkałem nigdzie w innej części Polski, a nawet powiem w Europie. W tym roku, z uwagi na wyjątkową sytuację, spotkamy się w nowych okolicznościach. Nagrody zostaną wręczone na sesji Rady Miasta w dniu 3 września. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku Lublin Miasto Kultury. Zaprezentujemy tam sylwetki osób rekomendowanych do najważniejszych nagród naszego miasta w dziedzinie kultury. Nagroda Miasta Lublin dla mecenasa kultury za 2019 rok. Centrum Handlowo-Rozrywkowe Lublin Plaza, Anna i Maciej Maniecy, Zakłady Azotowe Puławy S.A. Nagroda Miasta Lublin za upowszechnienie kultury w 2019 roku, Magdalena Gach-Leziak, Mirosław Haponiuk, Karolina Rozmyt. Nagroda Artystyczna Miasta Lublina za 2019 rok. Paweł Passini, Robert Pranagal, Rafał Rozmus. Nagroda Miasta Lublin za całokształt działalności. Urszula Bobryk, Lechosław Lameński, i Janusz Opryński. W drugiej połowie sierpnia pan prezydent Krzysztof Żuk zdradzi nazwiska laureatów. W tym roku pracowaliśmy w nietypowych warunkach. Czas spowodował, że nie mieliśmy takiego bezpośredniego kontaktu, ale to nie przeszkodziło, żeby właściwie dokonać wyboru i zauważyć tych twórców i te zjawiska, które w kulturze były znaczące.